Szanowni Państwo, pragnę przedstawić Państwu kolejny odcinek z cyklu Sport a Zdrowie. Dzisiejszym moim rozmówcą będzie pani profesor Teresa Socha. Ja nazywam się Ryszard Grzywocz i dzisiejszym tematem naszych rozważań będzie droga kobiet do aktywności fizycznej. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło, że jestem w tym studio i mogę mówić o kobietach. Mój przedmówca wspomniał o drodze kobiet. Rzeczywiście kobiety musiały pokonać pewną drogę, co się wydaje w ogóle dziwne, że tak można by zbudować zdanie, żeby mieć możliwość dostępu, a właściwie równe prawa do wszystkich form aktywności fizycznej, ruchowej, sportu dla wszystkich, sportu w rodzinie, sportu wyczynowego, który jest zbudowany na podstawie tej szerokiej platformy, z której wyrastają gwiazdy. Niebywałe fenomeny, bo nie mogą wszyscy być tymi wspaniałymi zawodnikami, a jak mówimy o kobietach, to na przykład nie może być Świątek kilka, nie może być Justyny Święty Ersetic, która biega fantastycznie 400 metrów, była tylko jedna Irena Szewińska i tak właśnie na tej podstawie, że wspaniale prowadzona była przez nauczycieli wychowania fizycznego, można było wyłowić jej talent. Ale wracając do tej drogi, która była bardzo długa, uciążliwa dla kobiet, dlatego że mężczyźni w przesadzie być może, dbając o kobiety, zabraniali im uprawiania na równi, można było powiedzieć, tak angażując się jak mężczyźni, jako ten wzór takiej siły, cierpliwości do ciężkich ćwiczeń, starali się ochronić kobiety. Czyli wróćmy może do starożytnej Grecji, do pierwszych olimpijskich, powiedzmy, rywalizacji. Tam kobiety nie miały prawa. Nie miały, absolutnie. Czemu to było? Czym to było spowodowane właśnie, że kobiety nie mogły uczestniczyć w aktywności fizycznej czy w igrzyskach? Prawdopodobnie przy najwcześniejszych zapisach, które możemy odnaleźć, należałoby zrozumieć tak te wspominki, że kobiety nie mogły oglądać na przykład mężczyzn, którzy rywalizowali bez strojów. Czyli postać męska była naga, ale z kolei cieszyli się parę wieków później, kiedy mogli być oklaskiwani przez kobiety, czyli z kolei chcieli się przypodobać kobietom. I tak to by można było się zastanawiać, co właściwie można ukrywać, bo ciało ludzkie jest tak piękne, że jeszcze w starożytności, w Egipcie są zapisane do zwiedzania w muzeach obrazki i żywe w kulturze ochronione rzeźby, gdzie widać, że kobiety są na freskach w postaci tańca, różnych takich jakby przegięć do tyłu, czyli takiego, gdzie na WF-ie się mówiło wykonania mostka. I to uznawano, również są malunki kobiet z mężczyznami, które rywalizują razem z nimi albo bawią się w grach. Czyli kobiety były postrzegane jako piękne ciało, jak również mężczyźni i potem zakazano na tysiące lat, setek lat, bym mogła powiedzieć, zakazano niestety kobietom uprawiać i bym powiedziała tak, męczyć się, pomęczyć, zmęczyć. Ale na szczęście się to zmieniło. Teraz mamy już zdecydowanie łatwiejszą drogę kobiet do sportu wyczynowego, do aktywności fizycznej, a powiedz mi może, czy kobiety są predysponowane do tego, żeby uprawiać sport? Bo często jednak spotykam się z taką opinią, że to nie dla mnie, tego nie chcę, to jest zbyt trudne, nie daję rady, zbyt szybko się męczę, jestem mniejsza, jestem słabsza, nie mam tyle mięśni. Albo że emocjonalnie może nie nadążałyby. Do tego, że trzeba wykonać ciężki trening na przykład. A teraz jednak ostatnie lata pozwalają nam stwierdzić, że kobiety praktycznie startują we wszystkich konkurencjach męskich. Tak. No właśnie, to jest swoisty fenomen tego XX, XXI wieku, bo w XX wieku końcu XX wieku dokonano strasznie dużo zmian, że właśnie kobiety zachęcane przez
między innymi mężczyzn, bo i byli mężczyźni, którzy zabraniali, jak również byli mężczyźni, którzy pomagali tym kobietom przedostać się do tych wyżyn, z których no, wyrastały gwiazdy, tak jak wspomniałam. No, nie byłoby tych gwiazd, gdyby nie było tych podstaw kobiet, które chciały pływać, biegać, grać w jakąkolwiek grę. I właśnie teraz, w tym XXI wieku, już zrównały się programy sportowe w danych dyscyplinach sportu. Ale jeszcze wracając do starożytności, napomknęłabym, że właśnie przy tych przepięknych freskach czy rzeźbach uznawano, że to ten ruch, ten piękny ruch, pokazujący tą estetykę ruchu, cieszy mężczyzn i kobiet i dlatego to powinno być dalej realizowane, ale no, zakazano. I teraz gimnastyka artystyczna to nie powstała przez ostatnie dziesięciolecia, tylko ona była właśnie między innymi w Egipcie, u Greków. No ale nie wiem, co powiedzieć, dlaczego mężczyźni zakazali, ale może mogę powiedzieć to, o czym ty nie jeden raz pracując w Akademii Wychowania Fizycznego słyszałeś, że no, mężczyźni się obawiali, że kobiety za bardzo będą może maskulinizowane, że może nieciekawie będą wyglądały. No też zależy, jaka to jest dyscyplina. A z kolei, jeśli to jest kobieta, można powiedzieć, postawna, wysoka, silna, to dlaczego nie pozwolić jej uprawiać sportu walki? A jeżeli to jest kobieta z wiotką postawą, no to dlaczego nie gimnastyka albo różne inne formy aktywności fizycznej, które są teraz ujmowane w postaci nazwy fitness, prawda? Bo to jest być sprawnym. Zadam ci pytanie. Ty jesteś kobietą. Czy uważasz, że dobrze, że kobiety mogą uczestniczyć we wszystkich działaniach takich prosportowych, czy jednak powinno się je ograniczać ze względu na role, jakie pełnią w społeczeństwie? Ja myślę, że odpowiedzi tak na tak lub nie to nie ma. Może ona jest pośrednia, że na pewno trzeba poznać możliwości funkcjonalne kobiet, odmienność płci. Należy kształcić tak panów czy przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, mężczyzn, żeby oni znali organizm kobiety, żeby wiedzieli, jak biologicznie jest uwarunkowana do wysiłku fizycznego. Na pewno nie należy przesadzać. Nie można absolutnie powielać treningu męskiego na trening kobiety. Zresztą wcześniej opracowania nigdy nie miały materiału na badaniach kobiet, czy obserwacjach kobiet, tylko na badaniach mężczyzn się pisało, że człowiek może tyle, tyle, tyle. Okazuje się, że kobiety mogą bardzo dużo, ale może w bardziej takich długotrwałych wysiłkach sportowych. Zresztą pracując razem, Ryszard, wiesz, że robiliśmy takie badania, że te długotrwałe wysiłki były dla kobiet rekreacyjnie bardzo dopuszczalne i nic się takiego z organizmem kobiety nie działo, jak na przykład równe 100 lat temu, w 1922 roku, zacne grono eksperckie medyków, lordów w Akademii w Londynie uznało, że na potrzeby tego może modnego jakby walczenia o dopuszczenia kobiet do różnych form aktywności ruchowej, między innymi do różnych rywalizacji od najniższego stopnia, trzeba by było opracować coś, czym można by było zakazać. No i powstało takie dzieło o cielesnym wychowaniu dziewcząt, które w 1922 roku było wydrukowane i tam było napisane, że wysiłek fizyczny zagraża gracji kobiet, może być rozregulowana praca serca, jak również, z czym się bardzo buntuje, może być zaburzone myślenie kobiet i to jest opisane, że upośledzenie umysłowe. No na pewno z tym się nie zgadzam i to jest odpowiedź, że kobiety mogą się zmęczyć, pomęczyć tak, jak ich organizm pozwala. Czyli generalnie tylko jest kwestia ich wyboru i upodobań. To, co lubią, to mogą praktycznie bez ograniczeń ćwiczyć odpowiednio do płci i swojego, powiedzmy, przygotowania motorycznego czy sprawnościowego. I zachęcać również mężczyzn, swoich partnerów, mężów, jak również w rodzinie, bo kobieta nie tylko jest do opieki, wychowywania dziecka jako takiego no, stereotypowego w sensie wychowania ogólnego, jak również wychowania ku kulturze fizycznej. To może tak przewrotnie zadam pytanie.
patrząc na nasze społeczeństwo, często mam takie wrażenie, że kobiety częściej poświęcają się tej roli właśnie wychowawczej, opiekuńczej w domu, zamiast też pracować nad swoim, powiedzmy, rozwojem czy utrzymaniem właśnie swojego rozwoju, sprawności fizycznej. Zdrowia między innymi. No właśnie, bo to się wiąże ze zdrowiem. Dla całej rodziny. No właśnie, no to teraz powiedzmy sobie tak, dziewczęta różnie bywa z dziewczętami w okresie dojrzewania, przestają trenować, rezygnują z aktywności fizycznej, unikają jej. To też rola szkoły oczywiście. Później przychodzi macierzyństwo, znowu jest problem aktywności fizycznej, bo jest kwestia opieki nad dzieckiem. Później przychodzi dopiero okres, powiedzmy, poprodukcyjny i wtedy ja powiedzmy, obserwuję zdecydowanie większość kobiet aktywnych, czyli gdzieś ta potrzeba jest. To znaczy, można by było powiedzieć, przepraszam, ci wejdę w zdanie, że kobiety jednak przypominają sobie, że mogłyby uczestniczyć w tej kulturze fizycznej już po takim dojrzałym wieku, i nadganiają to, co może straciły, a nie zawsze było im jakby... Po drodze to. Po drodze. No, może takie zalecenia powinniśmy, tak, powiedzmy, przesłać dla wszystkich, powiedzmy, oglądających, żeby kobiety nie rezygnowały z aktywności fizycznej w trakcie całego swojego życia, tylko przez całe życie potrafiły wygospodarować trochę tam, powiedzmy, godzinę, dwie godziny, trzy godziny w tygodniu na czas wolny, na swoją aktywność fizyczną, na dbałość o własne zdrowie. Wtedy łatwiej będzie utrzymać to zdrowie do późnego wieku. Tak, do późnych dekad życia. Ja bym powiedziała, że te kobiety potrafią bardzo, bardzo wiele. Kobiety potrafią dzielić swoją uwagę na tysiące problemów. Mężczyźni są znakomicie przysposobieni do tego, żeby się skupili na czymś bardzo, bardzo, bardzo zawodowo ważnym, może nie tylko zawodowo, ale realizacji jakiegoś zadania i starają się dociec do końca tego, wykonać, jakby dobiec w cudzysłowie, natomiast kobieta po drodze jeszcze wykonuje mnóstwo, szereg innych działań. Bywa, że jakby jej się wydaje, że ona nie musi tej aktywności fizycznej podtrzymywać, ale ona przecież może wpłynąć na zdrowie i męża, i partnera, przez to, że właśnie mu jakby poukłada ten podział dnia. A przez to oczywiście dla wszystkich, dla całego długiego życia, całej rodziny, żeby być szczęśliwym. Nie mówiąc o tym, że powrót czasem z zawodowych spraw jest ciężki i dobrze by było się zrekreować. Ja bym powiedział tak, że rola kobiety w rodzinie to jest ta siła napędowa. My zawsze mówimy, że to mężczyzna jest głową rodziny i tak dalej, ale też druga część tej przypowieści to jest to, że niestety kobieta jest szyją i ona kieruje tą głową. Więc tutaj, jeżeli mielibyśmy możliwość wykorzystania kobiety jako tego kierownika do wykorzystywania aktywności fizycznej w życiu codziennym, to by nam zdecydowanie pomogło i chyba byłoby dobrym wzorcem dla następnych pokoleń, czyli dla dzieci, bo to od tego też zależy. Dzieci obserwują. No zresztą właśnie. Dzieci zwykle w pewnym wieku takim przejścia z tego typowego dzieciństwa szkolnego do jakiegoś tam 13-14 lat bardzo słuchają, obserwują, co robią, co robi mama. Naśladują. Kobieta w rodzinie może ewidentnie dawać przykłady wzorca dbania o swoje ciało. I wtedy pomoże mężczyźnie, który, tak jak powiedziałeś, no jest głową rodziny, powinien jakby więcej może, niekoniecznie, ale więcej spędzić czasu w pracy po to, żeby ewentualnie więcej pieniędzy przynieść do domu, co wcale to nie jest tak równoznaczne, bo bywa, że i kobieta. Ale jest taki podział teraz modny, że równo dzieli się obowiązki. Gdyby w tych obowiązkach równych znalazło się też dla kobiety właśnie... Czas wolny, tak, i czas na aktywność fizyczną, tak, byłoby zdecydowanie chyba jednak lepiej, nie? Tak. Nawet w trudnych warunkach jakichś politycznych, czy geopolitycznych, czy gospodarczych. No i teraz wróćmy znowu do tego, że nie zawsze tak było, że jednak te uwarunkowania polityczne, gospodarcze, społeczne nie zawsze szły, powiedzmy, w parze z tym, żeby kobiety dopuszczać do aktywności fizycznej. Chyba do teraz jeszcze mamy gdzieś tam
pewne utrudnienia, jeśli chodzi o dostęp kobiet do sportu. Tak. No, gdziekolwiek, no my razem pracujemy na Akademii Wychowania Fizycznego, bywamy na różnych obiektach i gdziekolwiek się uda człowiek, jest dużo, dużo więcej, mam wrażenia, mężczyzn, którzy starają się dbać o swoje ciało, ale również bardzo dużo mężczyzn zaniedbanych. I bywa, że na ulicy ja obserwuję, może ja jestem bardzo przeczulona, ale obserwuję wspaniałą, zgrabną kobietę, która widać, że dba o swojego pana, mężczyznę, ale nie na tyle, żeby on zachował zdrowie, bo jest otyły i to nadmiernie czasem otyły. Mam wrażenie, że gdzieś to jest zaprzepaszczone, ponieważ mężczyźni żyją jednak mimo wszystko krócej, bardziej się stresują, są... Jakby, ja bym powiedziała, kobiety wcale nie są słabą płcią i właśnie w ten sposób ta kobieta mogłaby ochronić tego mężczyznę, żeby no, nie było tych różnych udarów, zawałów, zadbać o jego zdrowie, a zarazem zadbać o zdrowie całej rodziny. Gdyby można było dla rodzin jeszcze zabezpieczyć takie wspaniałe jakieś obiekty, gdzie może rodzina razem ćwiczyć, bywają, ale na wolnym powietrzu sam prowadzisz takie, może przyjść mąż z żoną i zabrać, no może trochę większe dziecko, ale bywają obiekty, gdzie nie bardzo. Faktem, że takie zajęcia prowadzę, gdzie mogą rodziny uczestniczyć w tych zajęciach, ale przejdźmy jeszcze może na koniec też takiego tematu sport wyczynowy, bo to jest też chyba dosyć ważny dział. Czy ten sport wyczynowy będzie szkodził kobietom? Nie. Jeszcze niedawna trójskok był zabraniany, biegi maratońskie uważane były za szkodliwe, jeśli chodzi o życie kobiet. No i tak jak wspominałam na początku, te sporty również siłowe były i teraz są nie za bardzo postrzegane. Ja myślę, że morfofunkcjonalna budowa ciała kobiety sprzyja uprawianiu jakichś dyscyplin sportu. Tak jak wspomniałam, rosła, silna kobieta, szerokobarczysta, wspaniale można było powiedzieć zbudowana, ale wielkościowo odbiegająca od na przykład drobnych gimnastyczek. Dlaczego by ona nie mogła uprawiać sportów walki, które by sobie wybrała, bo dla jej ciała byłoby to dobre, a niekoniecznie, no jak postrzegają mężczyźni, nieciekawie wyglądająca. Mamy wspaniałą kobietę, która jest pięściarką, notabene ma pani Guzowska, która kiedyś walczyła w boksie, też pokazywała swoje ciało jako modelka. A tutaj dałam przykład tych sportów bardzo siłowych. Zgadza się. A wytrzymałościowe, tu jeszcze wspomnę jak najbardziej. Kobiety predystynacje mają do sportów długotrwałych, do długotrwałych wysiłków fizycznych i bywa, że są wolicjonalnie lepiej przygotowane do tego, żeby jeszcze się zmęczyć w tej 24 godzinie biegu, bo są takie biegi, kończyć maraton i być może niekoniecznie w rywalizacji z mężczyznami tak bardzo chcieć z nimi wygrywać, ale uzyskują kobiety wspaniałe. Ale zdarza się. Są najbardziej zbliżone dymorficznie, jeśli chodzi o różnicę poziomu wyników w wysiłkach długotrwałych kobiety do mężczyzn. Dobrze, to jeszcze może tylko ostatnie takie zdanie podsumowujące. Jesteś członkinią Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zajmujesz się właśnie sportem kobiet. Powiedz coś więcej na ten temat. Czym zajmuje się Polski Komitet właśnie w tej działce dotyczącej właśnie sportu kobiet? No głównie w tych komisjach problemowych, na jakich opiera swoją działalność Polski Komitet Olimpijski, wzorem zresztą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Komisja Sportu Kobiet chce pokazać, że również doceniamy bardzo mężczyzn, którzy prowadzą kobiety do na początku do celów wygrywania w jakimś tam obszarze szkoły, uczelni, regionu, w sportach akademickich również, a potem bywa, że ten trener widzi, że prowadząc te kobiety już uzyskały tak wysoki poziom, że prowadzi je do wyczynu. I chcemy nagradzać tych mężczyzn i nagradzamy, dlatego że bardzo trudno jest. Charakter kobiety jest, jak powiedziałam, odmienny od mężczyzny i bardzo trudno jest wyłapać, jak poprowadzić kobietę do celu, do którego wcale ona się nie będzie wzbraniała, chciałaby iść. Ale również nagradzamy i doceniamy całokształt pracy i kobiety pracujące jako sędziny, kobiety w działalności w klubach, kobiety uprawiające sport wyczynowo, same osiągające wspaniałe rezultaty, a potem zostające trenerkami. Bo kobiety, trenerki zwykle są postrzegane, że one powinny być w domach, wychowywać dzieci, być blisko męża, jakby kończą swoją rolę na
wyławianiu talentów, przygotowaniu, jakimś takim oszlifowaniu wspaniałych chłopców i dziewczęta i przekazaniu do wyższego trenowania. I tutaj chcemy zachęcać, żeby te kobiety miały również wspaniałe wynagrodzenia, żeby mogły zabierać być może ze sobą i mniejsze dzieci na te wyjazdy, swoje dzieci, żeby były warunki dla kobiet, które chcą być trenerkami, sędzinami, działaczkami i prowadzić i dziewczynki, i chłopców równe jak dla mężczyzn. Okej, myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy program. Ja tylko podsumowując powiem, szanujmy kobiety, starajmy się im pomagać i stworzyć im warunki takie, aby mogły aktywnie uczestniczyć właśnie w życiu sportowym. Czy to tym sporcie dla wszystkich, czy sporcie wyczynowym. Ja dziękuję pani profesor za ciekawą rozmowę. Dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Sport a Zdrowie. Dziękuję bardzo.